Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Ja sobie pozwolę zabrać ten mikrofon i usiąść przy stole, dlatego że chciałbym zainicjować dyskusję. Dyskusję przede wszystkim, do której zachęcę panelistów, ale też jeśli będziemy mieli na to i czas, i możliwość, i chęci, to chciałbym do tej dyskusji zaprosić również Państwa, którzy przysłuchiwali się wypowiedziom pani minister, pana dyrektora, panów i pana dyrektora, ponieważ temat rzeczywiście jest niezwykle istotny. Ja powiem tylko dwa zdania, trochę autopromocji, dlaczego Nina. Ano dlatego, że Nina jest pewnego rodzaju pomostem pomiędzy edukacją a kulturą. Dlaczego pomostem? A to dlatego, że jesteśmy instytucją kultury, ale posiadamy też wiele zbiorów o charakterze edukacyjnym. Prowadzimy portal, którego nazwa brzmi Nina.edu. Tam jest dużo materiałów edukacyjnych, wprost przygotowanych do edukacji. Są scenariusze lekcji, do których dobrane są materiały audiowizualne, audialne i materiały archiwalne. Także mamy pewne doświadczenie w zakresie edukacji. Po drugie też prowadzimy digitalizację. A tutaj taki śmiały pogląd pozwolę sobie wygłosić, bez digitalizacji nie ma edukacji. A to dlatego, że ta edukacja nowoczesna, ja wiem, że trochę na wyrost, no, ale to, co powiedział pan Krzysztof, ta edukacja nowoczesna prowadzona jest w świecie cyfrowym. A więc wszystko, co jest w świecie cyfrowym, wszystko, co będzie w świecie cyfrowym, będzie mogło służyć tej edukacji. Stąd też ten śmiały pogląd, bez digitalizacji nie ma edukacji, nie ma nowoczesnej edukacji w internecie. Ale żeby rozwinąć ten temat, to chciałbym zapytać przedstawicieli właśnie, panią minister w szczególności, w jaki sposób, jak pani minister to widzi, w jaki sposób polskie instytucje kultury, znaczna część przedstawicieli tych instytucji jest obecna na sali, mogą aktywnie wspierać tę edukację, swoimi zasobami w szczególności. Pani minister, czy jest ten pomost, czy jest ta możliwość dystrybucji tej wiedzy pomiędzy tymi dwoma, miejmy nadzieję, coraz bliższymi ośrodkami, resortami? No, oczywiście, że tak, tylko ja mam takie przekonanie, że to spotkanie z mojego punktu widzenia jest pierwsze, ale być może Państwo już uczestniczyli w takich wielu. No, jest tego największym, najlepszym wyrazem. Aczkolwiek ja mam takie poczucie, że generalnie jeśli chodzi o działania na rzecz edukacji, to ich się dzieje w naszym kraju bardzo dużo, ale one są szalenie rozproszone. To znaczy wszyscy podejmujemy wielki trud, który niestety potem w szkole nie do końca jest widziany i nie do końca jest wykorzystany. Ja jestem też przekonana, bo przecież znam też zasoby wielu instytucji kultury, że o większości z nich, czy o dużej części z tych zasobów w szkołach wie się bardzo mało. To jest taka nasza propozycja, żebyśmy może stali się pewnymi wrotami do tych zasobów. Ale to jest prostsze, bo Państwo te zasoby macie, i Państwo będziecie podejmowali decyzje, które zasoby i na jakich poziomach otwartości chcielibyście pokazać je szkołom. Mam nadzieję, że ten poziom otwartości będzie maksymalnie duży, tak żebyśmy nie utrudniali nauczycielom korzystania z nich. Ale to jest prostsze. Trudniejsze jest przygotowanie nauczycieli do sensownego wykorzystania tych zasobów. To znaczy czasami także potrzeba naszym nauczycielom wsparcia w korzystaniu z tego, co Państwo macie. Chcielibyśmy móc poza pokazaniem nauczycielom zasobów, pokazać im, jak z tych zasobów korzystać i w jakich momentach tego procesu edukacyjnego z określonych zasobów korzystać. I to jest lekcja, którą chyba mamy jeszcze do odrobienia. A cyfrowa szkoła, ona oczywiście dzieje się na poziomie inwestycyjnym. Mówiąc o inwestycjach, mam na myśli także inwestycje w zasoby, ale ona w głównej mierze dzieje się w głowach.
I ta zmiana, która jest zmianą bardziej mentalną i zmianą taką bardziej dotyczącą już poziomu operacyjnego wykorzystania przez nauczycieli różnego rodzaju zasobów, no powinna być także przez nas wspierana. Panie dyrektorze, bo pan reprezentuje resort kultury, czyli tę instytucję, ten podmiot, który nadzoruje, który powinien agregować tą wiedzę w zakresie zbiorów, którymi dysponują instytucje kultury. Jak z punktu widzenia właśnie ministra kultury, jak powinien funkcjonować system dystrybucji tej wiedzy, jak tą wiedzą powinniśmy się dzielić, tak żeby rzeczywiście realizować cele, między innymi cele cyfrowej szkoły? Proszę Państwa, kilka problemów ja widzę i mam nadzieję, że ta dzisiejsza konferencja absolutnie nie jest po to, żebyśmy się pochwalili, wręcz odwrotnie. Zakładam, że usłyszymy tu same gorzkie słowa, to znaczy, żebyśmy zdali sobie sprawę z problemów. A ich jest bardzo dużo. Właściwie wynikają głównie z jednego podstawowego, w edukacji najważniejszy jest człowiek, ludzie. Więc czy my jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, że polska szkoła, ale też polskie instytucje kultury są przygotowane do tego, żeby prowadzić edukację na poziomie XXI wieku mentalnie? Nie. I jeden, i drugi parter nie jest do tego jeszcze gotowy. Wszyscy jakby aprobujemy, wszyscy mówimy, no tak, to jest fantastyczny pomysł. Mówimy też, trzeba pamiętać o różnych poziomach edukacji. Bo tutaj bardzo pięknie to wygląda sloganowo, że komputery, laptopy, ale nie na wszystkich poziomach edukacji te narzędzia są potrzebne i wymagane. Ważne jest, żeby teraz popracować z ludźmi, czyli wyedukować edukatorów, żeby ci ludzie wiedzieli, z czego możemy korzystać już dzisiaj, bo możemy i wszyscy o tym mówimy. Problem jest, problemem oczywiście jest prawo, ale tak jak pan sam powiedział, jest trochę nawet przejaskrawiony, dlatego że wszystkie te instytucje po co udostępniają? Po to, żeby dać szansę korzystania szerzej potem z innych materiałów. Myślę, że jesteśmy na takim etapie, żeby sobie powiedzieć, jakie kłody leżą na drodze. I ta konferencja, tak zakładam, że jest dzisiaj po to, żeby narodowe i państwowe instytucje kultury, które mają swoje już platformy i ich materiał może być wykorzystany edukacyjnie, dowiedziały się o potrzebach i o trudnościach korzystania z tych. To, o czym pani minister mówi o tych wrotach, oczywiście to jest to, co ja z kolei powtarzam jako mantra, bo to jest w ogóle problem nie tylko relacji resortów edukacji i kultury, bo te jakby znamy, ale to jest też problem jakby wcześniejszy, czyli przygotowanie nauczycieli do korzystania na etapie kształcenia. Do szkół wchodzi inne pokolenie już, jako nauczyciele. Pokolenie, które już jest wychowane na pracy z narzędziami cyfrowymi i tutaj będzie już ten opór pierwszy przełamany, ale też w pokolenie uczniów. Proszę Państwa, mentalnie to teraz uczniowie mogą edukować swoich nauczycieli i o tym już też wszyscy wiemy, że tu jest ten problem. Uczniowie szerzej i częściej korzystają z narzędzi cyfrowych niż ich nauczyciele. Mają do tego po prostu predyspozycję i dużo większą łatwość. Także ja oczekuję od dzisiejszej konferencji jakby wskazania kłód bardziej i problemów niż pochwalenia się, bo o tych możliwościach, zasobach i tym, co przygotowujemy, to my wiemy i w tą stronę zmierzamy, tylko żebyśmy nie popełniali błędów, bo je nadal popełniamy. Przepraszam, już wiem,
że jest jakaś logika w tym, że nie każdy ma mikrofon przed sobą, bo wtedy każdy po prostu mówił w każdym momencie, ale postanowiłam tu jednak dopchać się. Przepraszam, ale muszę się odnieść do tego, bo ja odwrotnie mam. Ja mam myślenie o szklance do połowy pełnej. Ja bym wolała, żebyśmy pomyśleli sobie i żebyśmy budowali na mocnych naszych stronach. Mamy niesamowity potencjał, świetne zasoby. Postarajmy się je pokazać. Budujmy na naszych dobrych stronach, jednocześnie niwelując słabe. Nie koncentrujmy się na, przepraszam, nie koncentrujmy się na kłodach, bo w ten sposób nie będziemy, umkną nam rzeczy, które naprawdę robimy, a z których możemy po prostu już od jutra zacząć korzystać. W moim przekonaniu warto sobie założyć dwa rodzaje planów. Jeden krótkoterminowy, czyli co możemy zrobić natychmiast i z czego mogą nasze szkoły skorzystać od 1 września. I długoterminowy, co powinniśmy zrobić w dalekiej perspektywie, żeby jak najwięcej szkół mogło korzystać z naszych zasobach i żeby te zasoby były ogólnie dostępne. Przepraszam, być może się nie odezwę po wypowiedzi kolejnego pana. Czyli tak naprawdę ja próbuję nowe rozwiązanie techniczne, tak żeby było więcej mikrofonów dla nie, państwa. Chyba mnie jednak nie słychać. Słychać, to zrobimy tak. To już mamy dwa cele, a więc i taki, który wiąże się z tymi pozytywnymi kwestiami, na co będziemy mieli czas, no zaraz po naszej dyskusji, będziemy mieli wiele prezentacji instytucji, które będą się chwaliły swoimi zasobami, ale rzeczywiście też nie zniechęcamy do tego, żeby mówić o trudnościach. Mówimy otwarcie, co nas boli, co jest dla nas przeszkodą i barierą, a jeśli znajdą się ku temu rozwiązania, a przynajmniej wstępne koncepcje tych rozwiązań, to tym lepiej. Chciałbym jeszcze zapytać, postawić te pytania dotyczące relacji, może nie, ale przede wszystkim nie relacji pomiędzy kulturą a edukacją, ale przede wszystkim możliwości wykorzystania zasobów kulturowych w edukacji osobom, które trochę z zewnątrz przypatrują się tym działaniom i mają na pewno dużo szerszy punkt widzenia. Który z panów pierwszy chciałby powiedzieć? Może Koalicja Otwartej Edukacji? Dobrze, ja spróbuję kompromisowo powiedzieć trochę o problemach, ale trochę też o naszych doświadczeniach, bo tak jak wspominałem, koalicja od 5 lat już działa na polu otwierania zasobów edukacyjnych. Dla nas cyfrowa szkoła była niesamowitą nadzieją na to, że te działania będą w tym momencie znacznie większe i znacznie skuteczniejsze i lepsze. I dwa takie kluczowe doświadczenia, które już dzisiaj padły na przykładach chociażby z prezentacji Wolnej Lektury, ale też Wikipedia w połączeniu z zasobami kultury. Chciałbym jakoś pokrótce o nich opowiedzieć, żeby powiedzieć, jak z tych doświadczeń powinniśmy i Koalicja Otwartej Edukacji stara się wyciągać wnioski i poprzez nasze działania już nie tyle na rzecz otwierania zasobów, co bardzo często na rzecz wspierania kompetencji instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, wspierać ich otwieranie przez to, że szkolimy z prawa autorskiego i staramy się budować potencjał do tego, żeby instytucje otwierały swoje zasoby samodzielnie albo przy wsparciu czy współpracy z nami albo z innymi instytucjami. I dwie takie krótkie historie, nie wiem czy Państwo wiedzą, jedna starsza ma już 5 lat, to jest historia podczas po jednym z warsztatów przeprowadzonych w Galerii Zachęta w Warszawie we współpracy z Wikipedią Polską. To były warsztaty, podczas którego uczono kuratorów czy osób, pracowników instytucji kultury do tego, żeby pisać artykuły na temat sztuki, historii sztuki na Wikipedii, żeby upowszechniać tą wiedzę, która jest schowana bardzo często tylko na tabliczkach pod obrazami. W lepszych sytuacjach jest również na stronach internetowych danej instytucji, ale tu mamy ten problem, że nie nauczyciele o tym nie wiedzą. No więc potrzebujemy dotrzeć do niej, do tego miejsca, z którego korzystają na co dzień. Na co dzień korzystają z tego, co wyrzuci im wyszukiwarka, co powiedzmy sobie szczerze, w większości sytuacji i na szczęście to jest jeszcze Wikipedia, a nie strony, które mają jakieś kopie gorsze tej jakości informacji. Na Wikipedii, gdzie mają nie tylko otwarte zasoby, ale mimo wszystko też jest jakiś system bardziej krytykowany, mniej zależy od okresu, ale jednak system społecznościowego tworzenia tej wiedzy i weryfikowania tej wiedzy. W każdym razie wikipedyści postanowili przekonać Zachęta, że warto zdigitalizować i upowszechnić za pomocą Wikipedii wizerunki najważniejszych dzieł, które Zachęta posiada w swojej kolekcji. I udało się zdobyć 20 zgód, m.in. od Katarzyny Kozyry na kadry z jej filmów, ale to są też obrazy sztuki współczesnej z XX wieku. 20 takich kluczowych przez Zachętę wybranych utworów, których wizerunki są na wolnej licencji na Wikipedii od 4 lat.
doświadczenie było takie, że udało się przekonać tego artystów, ale też był to ogromny wysiłek i o tym warto oczywiście pamiętać. Wysiłek, który od tamtego momentu Zachęta podejmuje regularnie do zeszłego roku, podczas którego stworzyła swój portal właśnie po to, żeby tą wiedzę upowszechniać też systematycznie ze swojej strony. To jest świetny przykład tego, w jaki sposób ta edukacja potrzebuje bardzo często już nie tylko zasobów, ale również kompetencji do korzystania z nich. I takie instytucje kultury jak Zachęta, czy Bunkier Sztuki, czy Instytut Kultury Miejskiej na mniejszą skalę, ale właśnie i są to instytucje czysto kulturalne, bardzo mocno nawet nie tyle tworzące zasoby, co pośredniczące między artystami a systemem edukacji, w którym właśnie tworzą jakieś warsztaty, tworzą materiały metaedukacyjne na bazie zasobów kultury. I druga historia też była na prezentacji, natomiast chciałem powiedzieć coś więcej o wykupowaniu praw do utworów, które są kluczowe dla edukacji. To już pan Dariusz o tym wspominał, jakie były odpowiedzi twórców na takie zapytanie. I tu znów są sukcesy. Takie sukcesy ma na przykład Fundacja Nowoczesna Polska z wykupieniem utworów Marii Dąbrowskiej w zeszłym roku do umożliwienia ich udostępnienia na wolnych licencji. Ale znów to są bardzo małe przykłady tego, jak dużo jeszcze jest przed nami i jak dużo musimy rozróżniać między sytuacją, w której pewne zasoby potrzebujemy do wykorzystania i wystarczające jest wykorzystanie ich w szkole, a pewne zasoby, pewne kluczowe zasoby. I tutaj właśnie wchodzimy na przykład w pewne multimedia, w kwestie digitalizacji, tego, żeby pewne materiały multimedialne były możliwe nie tylko do pokazywania, ale również do remiksowania. I tutaj nagle dozwolony użytek nam przestaje wystarczyć i musimy również wchodzić w kwestie właśnie wykupowania praw bądź pozyskiwania tych licencji. I to jest ta rzecz, która jest przed nami, ale jak chciałem powiedzieć, kompromisowo między problemami a rozwiązaniami, bo te rozwiązania są. Natomiast oczywiście musimy włożyć w to bardzo dużo pracy, żeby je upowszechniać, żeby instytucje miały kompetencje do tego, żeby badać swoje sytuacje prawnoautorskie, żeby móc rozpowszechniać swoje zasoby, żeby móc świadomie decydować o tym, w jaki sposób mogą to robić zarówno dobrze dla nich, jak i dobrze dla ich odbiorców, dla instytucji, innych mniejszych instytucji kultury, a ostatecznie przecież dla uczniów i dla nauczycieli. I myślę, że te rozwiązania są, problemów jest bardzo dużo, ale dobrze właśnie w jaki sposób myśleć o tym, że jeżeli pomyślimy o jakimś problemie, to na pewno na sali ktoś z Państwa, albo my tutaj w panelu jesteśmy w stanie powiedzieć też o przypadku, w którym udało się taką sytuację rozwiązać i coś otworzyć i udostępnić. I myślę, że w ten sposób powinniśmy o tym myśleć. Czyli myślmy pozytywnie przede wszystkim. Przedstawiciel biznesu na pewno też. I panie dyrektorze, dziękuję za oddanie głosu. Pozwolę sobie polemizować. Grupa edukacyjna i każdy wydukawca nie stoi na zewnątrz edukacji. Nie, na zewnątrz. No nie, jesteśmy jednym z elementów. Wydawcy współpracują z nauczycielami. Podręczniki nie są tworzone na Księżycu albo na Marsie, tylko są w realiach tworzonych. I tak naprawdę dla nas, przy okazji realizacji podręczników, uzmysłowiliśmy sobie kilka rzeczy. Pierwsza jest związana z dużą dysproporcją między pokoleniem właśnie tych 6, 7, 8-latków, bo edukacja wczesnoszkolna właśnie ten wiek, w zakresie korzystania ze zdobyczy społeczeństwa informacyjnego i pokolenia nauczycieli. Oczywiście to jest prawdą, że nie, zdobycze społeczeństwa informacyjnego nie na każdym w każdym wieku powinny być w ten sam sposób wykorzystywane. W edukacji wczesnoszkolnej jest ważny też rozwój manualny, psychomotoryczny dziecka. Ale też jest ważne, sami mamy dzieci, widzimy dzieci w tym wieku, jak szybko zdobywają te umiejętności posługiwania się tabletem, komórką, smartfonem. I to naturalne zainteresowanie trzeba wykorzystać w edukacji, w odpowiedni sposób patrząc na to, czy nie jest, wiąże się z zagrożeniami związanymi z wpływem na zdrowie skorzystania z komputera. To jest pierwsze spostrzeżenie. Drugie spostrzeżenie jest takie, i tutaj już ma związek z kulturą bardzo duży, że właśnie tym nauczycielom, którzy w porównaniu do dzieci są cyfrowymi, nie są cyfrowymi tubylcami, należy też na każdym etapie, też my jesteśmy, w porównaniu do dzieci zdecydowanie wolniej zdobywamy wiedzę o nowych technologiach, do nowości, wspomagać również w nauczeniu się posługiwania się. Czyli te materiały, które Państwo udostępniacie, warto również myśleć o tym, że nauczyciel musi
prosto umieć je przekazać dzieciom. Dla niego to jest trudność, może dla dziecka mniej, ale to on ma przekazać wiedzę z tym związaną. Po drugie, drodzy Państwo, myślę, że są bardzo duże jeszcze bariery mentalne i ekonomiczne związane z myśleniem o tym, że otwarte zasoby to zasoby, które mają konstrukcję prawną specyficzną, tak? Można z nich korzystać w sposób i komercyjny, i niekomercyjny, w sposób niezależny od woli twórcy. To nie są słabej jakości zasoby. Rozmawiając z autorami, z twórcami, widzimy, że dla niektórych jest to wręcz obrazą, dla niektórych jest to konstrukcja teoretycznie sprzeczna z prawem, czyli myślę, że dla Państwa i dla nas, czyli dla przedstawiciela edukacji, przedstawiciela kultury, patrząc także na to, że jest pewna duża tendencja, aby pieniądze publiczne były w ten sposób lokowane, czyli w dzieła, które będą na wolnych licencjach udostępniane, tą metodę promować, rozwijać, czyli starać się na przykład, jeśli macie i poszerzacie swoje zasoby, szukać zasobów, które można później udostępniać na wolne licencje. Bo tylko w ten sposób pracą u podstaw będziemy mogli przekonać do tego szersze grono twórców. No i trzecia rzecz, to powtórzę, myślę, że jest znana instytucja domeny publicznej. Macie Państwo środki finansowe publiczne, które często przeznaczacie na umieszczanie utworów w domenie publicznej. Wtedy oczywiście one też mogą być w dość łatwy sposób wykorzystane w otwartych zasobach edukacyjnych. Ja pokazuję pewną tendencję i wydawnictwa i podmioty komercyjne wiedzą, że tendencja będzie, że otwarte zasoby edukacyjne będą pewną alternatywą dla rozwoju klasycznych form prawnoautorskich przekazywania wiedzy w edukacji. Dlatego też zwracam uwagę, że instytucje kultury też wydają środki finansowe publiczne i myślę, że tutaj także powinny wspierać ideę domeny publicznej, a przede wszystkim wolnych licencji. Dziękuję bardzo. To bardzo ważne, o czym Pan powiedział. Rzeczywiście te kwestie związane z regulacjami domeny publicznej i rozumieniem otwartości zasobów będą jednym z kluczowych zagadnień. Myślę, że które nas będą interesowały i które będą dyskutowane na pewno nie tylko podczas dzisiejszego spotkania. Ja dzisiaj używam takiego słowa klucz po to, żeby ten pozytywny efekt u Państwa starać się wywołać. Słowo klucz pomost. Pomost pomiędzy edukacją a kulturą, pomiędzy zbiorami dziedzictwa kulturowego a kwestiami związanymi z udostępnianiem tych zbiorów. I chciałem teraz porozmawiać o poszukiwaniu pomostu pomiędzy dwoma pokoleniami. Dlatego, że tu się pojawiło i w wypowiedziach Państwa też to było sygnalizowane, pojawiła się kwestia świetnych kompetencji, ale użyłbym określenia kompetencji technicznych młodzieży, dzieci do posługiwania się sprzętem, trochę może mniej, ale nie chciałbym, żeby ktoś się poczuł urażony, mniejszych umiejętności nauczycieli w korzystaniu z tych zasobów. Natomiast ja przynajmniej z naszych doświadczeń dostrzegam rzeczywiście ograniczone kompetencje w doborze treści tych młodszych, natomiast właśnie większe umiejętności, większe zdolności u nauczycieli, no, siłą rzeczy naturalnie to ma miejsce, że nauczyciele mają dużo większe doświadczenie, wiedzę i są do tego predestynowani, by te treści uczniom wskazywać. Więc chciałbym Państwa zapytać, jaki tutaj widzicie, jaką widzicie metodę na budowanie tych pomostów, tych możliwości współdziałania, budowania zaufania uczniów w stosunku do nauczycieli przy korzystaniu z treści cyfrowych, przy okazji używania narzędzi nowoczesnych, technik komputerów, laptopów. Wiemy, że szkoły zostają wyposażone w te rozwiązania. I czy istnieje tutaj szansa przełamywania tych barier, czyli budowania tych powiązań? Pani minister?
Mogę ja. Ja po pierwsze, ponieważ ja jestem po drugiej stronie mocy, więc ja w ogóle nie widzę żadnych barier. Być może gdyby spytać tych młodszych, to oni by te bariery widzieli, ale z mojego punktu widzenia ja ich nie czuję. Ale myślę też tak bardziej na serio, że może nauczyciele nie powinni konkurować w tych konkurencjach, w których co do zasady wiedzą, że uczniowie są od nich lepsi, bo są takie momenty, w których uczniowie, wykorzystując zasoby internetu, są lepsi od nauczycieli i pewnie będą. Potem staną się gorsi od swoich dzieci, jasne. Natomiast są takie momenty, w których nauczyciele są zdecydowanie lepsi od uczniów. To jest prozaiczne chociażby wykorzystanie Excela. Ja gwarantuję, że ci wszyscy uczniowie, którzy się posługują zasobami, którzy korzystają z zasobów, nie potrafią wykorzystać tych możliwości, które tkwią w narzędziu. I ja też mam takie doświadczenie, kiedy moje dziecko uczyło mnie czegoś, ale spokojnie zrobić prezentację w PowerPoincie, to ja potrafiłam lepiej od niego. Pewnych rzeczy nasi uczniowie nie wykorzystują. No więc po pierwsze, żeby stworzyć sobie konkurencję, w której się nauczyciel jest dobry, jest lepszy i to jest chociażby ta dziedzina. Ale druga dziedzina to jest trochę rola, którą nauczyciel generalnie powinien pełnić, no takiego trochę towarzyszenia uczniowi w procesie edukacyjnym i pomoc w oddzieleniu ziarna od plew. Tego uczniowie sami nie zrobią, a to powinni zrobić nauczyciele. Żeby to mogli zrobić, to pewnie muszą posiadać umiejętność posługiwania się sprzętem, ale tę mają. Pewnie potrzeba im trochę więcej odwagi. To jest nasze zadanie. Bardzo mi się podobały pierwsze wyniki badania efektów cyfrowej szkoły, które to wyniki przedstawił Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, bardzo wstępne, ale tam jedna rzecz, która mnie bardzo zachwyciła. Nauczyciele po otrzymaniu w ramach cyfrowej szkoły laptopów do własnego użytku deklarują, 94% tych nauczycieli deklaruje, że ich umiejętności wykorzystania sprzętu, korzystania z zasobów zdecydowanie wzrosły. To też jest jakaś możliwość zasypywania tych rowów. Ja też nie demonizowałabym tego kłopotu. Coś potrafią lepiej dorośli, a coś potrafią lepiej dzieci. Tyle, to jest tylko kwestia tego, żeby z tego, co się potrafi lepiej, dobrze, mądrze, sensownie korzystać. Jeśli można, ja tutaj, pani minister, dopowiem, że mnie chodziło o to, że trzeba wyciągać wnioski z tego, jakie jest pokolenie właśnie takich maluchów i wykorzystać to, że korzystają z różnych, nie wiem, gier komputerowych, również w procesie edukacji. Krzysztof już cytował grywalizację jako jedną z metod grywalizacji w edukacji nowej jakości. Właśnie tak naprawdę to, że jest rozwój technologiczny i mamy pokolenie cyfrowych tubilców i cyfrowych emigrantów, ma tylko wpływa na metody edukacyjne i to, żebyśmy mieli na uwadze. Absolutnie pełna zgoda. Ja też nie tutaj nie wygłaszałam głosu polemicznego, tylko raczej taki dodatkowy jakby aspekt patrzenia na tę sprawę, także pełna zgoda. Dla mnie rysuje się jeszcze jeden wątek, to taki, o których tutaj pani minister powiedziała, to w innych relacjach, jak to trochę widzę, nauczycieli trzeba przygotować teraz do wartościowania. Tak. Przede wszystkim tu nie ma walka, a rzeczywiście jesteśmy w takim momencie rozwoju cywilizacji, którym korzystajmy z tych możliwości, że młodzi są lepsi. Ale do tego, żeby im udowodnić... Lepsi są w czymś. Tak, tak. W innym obszarze, ale potrzebują od nas dorosłych jednej rzeczy, wartościowania. I tutaj nauczyciel jest ważny. I jeszcze jeden bardzo ważny element w edukacji, i to wszyscy o tym wiemy, że to jest problem, czyli odwagi na dyskusję, bo w tych relacji nauczyciel nie może administracyjnie zarządzać. Znaczy, tutaj jesteśmy otwarci, pokażcie, co potraficie, a jednocześnie my pokazujemy, dlaczego to jest dobre, a to złe. I tutaj ta wymiana wiedzy ma szansę się rozwijać. I tak jak powiedziałem wcześniej,
to też inna trochę metoda przygotowania nauczycieli do pracy. Czyli wszystkie kierunki edukacyjne powinny to zauważyć, że no, zmienił się trochę świat ten w szkole już. Muszę, przepraszam, bo, ponieważ pogoduje takie przekonanie, że znaczy nie ma nic ważniejszego niż kształcenie nauczycieli. To jest w ogóle absolutnie niezaprzeczalne i chciałabym, żebyście Państwo z dalszego ciągu mojej wypowiedzi nie uznali, że ja lekceważę to. W żadnym wypadku nie. Ale szanowni Państwo, jak się spotkacie Państwo z dyrektorami szkół, to zobaczycie, że raczej jest problem ze zwalnieniami nauczycieli niż z zatrudnianiem nowych nauczycieli. Ponieważ jest niż demograficzny, raczej nauczyciele, którzy są teraz w szkołach, w nich będą. Duży nasz wysiłek musi iść w kierunku pomocy tym nauczycielom, którzy są w szkołach. To znaczy, oczywiście kształcenie jest bardzo ważne, ale w tej sytuacji, w której jesteśmy teraz i zresztą w każdej sytuacji, nauczycielom, którzy są w szkołach, potrzebna jest główny nurt pomocy. I żebyśmy tego po prostu też nie lekceważyli. Bardzo proszę. Ja tu znów poczuję się trochę w roli takiego uzupełnienia, chociaż wydaje mi się, że trochę wchodzę w rolę Ministerstwa Kultury, które robi coś, co jest właśnie faktycznie tym pomostem, ale nie tylko za pomocą tego, że jest pomostem między zasobami kultury a edukacją, ale też jest pomostem między kwestiami kompetencji w wykorzystaniu kultury i tutaj kluczowa wydaje mi się rola edukacji medialnej, edukacji kulturalnej, takich dwóch działek, które się rozwijają w Polsce bardzo dobrze, ale też dlatego, że ministerstwo to wspiera i dlatego, że zaczęły powstawać zasoby na ten temat. I wydaje mi się, że rola tych obu działek, edukacji kulturalnej, czyli kompetencji do korzystania, krytycznego korzystania z kultury i zasobów kultury, czytania tego, tu znów przychodzą mi do głowy lekcje muzealne, które dzisiaj bardzo często wyglądają już zupełnie inaczej niż to, co pewnie pamiętamy ze szkół sprzed parunastu albo par dziesięciu lat, bo lekcje muzealne dzisiaj bardzo często to tworzone są online albo też w ogóle wyglądają zupełnie inaczej, bo uczy się faktycznie czytania zasobów kultury, a już nie tylko tego, co jest właśnie w podpisie pod obrazem bardzo często i czego mamy się wykuć na pamięć. Instytucje kultury rozumieją to coraz lepiej, bo ich kompetencje również się podnoszą. Wydaje mi się, że tak samo jako edukacji kulturalnej, która jest mniejszą działką, powinniśmy myśleć o tym, jak kompetencje krytyczne kształtować zarówno szkolnie wśród uczniów, ale również w edukacji ustawicznej i edukacji nauczycieli i pedagogów. I to jest bardzo ważna rola przed nami również, bo ona będzie w jakiś sposób różnicowała to, czy te zasoby coraz bardziej otwarte w ciągu następnych kilkunastu lat. Zasoby, które będą ponownie wykorzystywane również przez biznes, przez sektor wydawców komercyjnych, które będą przetwarzane, będą ostatecznie przez tych uczniów również i przez nauczycieli krytycznie i dobrze wykorzystywane. Do tego już potrzebne są kompetencje, a wraz z wzrostem tego użycia nowych technologii w szkole, bardzo zróżnicowanego, tak też od poziomów nauczania, to będzie oczywiście zależało od tego, jakie, choć już cyfrowa szkoła jest świetnym przykładem, bo różny sprzęt wdrażamy, te sytuacje będą różne, więc te kompetencje powinny być na tyle szerokie, na tyle głębokie i krytyczne, żeby wszyscy mogli sobie z tym poradzić, ale znów to jest taki pewnie kompromisowa wypowiedź między tym, żeby nie mówić, że jest bardzo dobrze, ale tym, że jest źle, bo faktycznie po prostu mamy już do tego narzędzia, coraz więcej z nich się rozwija, musimy tylko o nich coraz więcej dyskutować, jak je efektywnie wdrażać, więc tutaj bym stawiał właśnie na to, że poza zasobami edukacyjnymi potrzebujemy bardzo silnego wsparcia kompetencji rozwijanych w ramach edukacji kulturalnej i edukacji medialnej. Czyli budowanie kompetencji przede wszystkim w oparciu o niekonkurowanie, jak powiedziała pani minister, czyli niekonkurowanie pomiędzy nauczycielem a uczniem, a podnoszenie umiejętności zarówno jednych, jak i drugich. Szanowni Państwo, chcielibyśmy teraz dać chwilę na zadawanie pytań przez Państwa. Mamy pierwsze pytanie pana dyrektora. Tak, to ja pozwolę sobie jako pierwszy zadać pytanie na prawach dyskutanta szeregowego i od razu wskażę i poproszę o ustosunkowanie się do tego, co za chwilę powiem pana profesora Jędrzejca, bo ja też w tym kontekście tematu pomostu między różnymi bytami, elementami, o których pan dyrektor Czuba mówił. Ja pamiętam z mojej pracy w Ministerstwie Kultury, kiedy mowa była o edukacji kulturalnej, to właściwie środowisko artystów czy środowisko animatorów kultury mówiło w dwóch aspektach. Pierwszy aspekt to było to, czym pan dyrektor zawiaduje, czyli szkolenie artystów różnej rangi i szczebla, czyli profesjonalne, a drugie był taki temat, często i pan minister i różne inne osoby, artyści mówili, edukujemy konsumentów kultury, tak, czyli tej wyodrębnionej z życia społecznego jakoś tam części,
i edukujemy ludzi między innymi dlatego, nie tylko, że byli artystami, ale że byli odbiorcami kultury, czyli naszego artystów towaru. Natomiast my tutaj w tym kontekście digitalizacji i edukacji wydaje mi się, że mówimy troszeczkę o czymś innym, to znaczy mówimy o szansach i możliwościach wykorzystania tych wszystkich wspaniałych treści, które niesie kultura i sztuka, do tworzenia takich ogólnych kompetencji ludzkich, ogólnych kompetencji społecznych, wrażliwości, rozpoznawania konfliktu, rozpoznawania dyskusji, połączenia różnych debat i tak dalej. I pytanie moje jest takie, na ile pan profesor widzi też możliwość po stronie ludzi kultury zrozumienia tego, że te nowe technologie dają nie tylko możliwość, ale i nakładają obowiązek szerszego spojrzenia na własny produkt, tak, że on nie służy tylko do tego, żeby właśnie ludzie odbierali kulturę jako taką, tylko żeby ta kultura służyła rozwojowi szeroko rozumianych kompetencji społecznych. Tutaj też, proszę Państwa, to jest obraz całego społeczeństwa. To nie jest tak, że artyści są z kosmosu i nagle mają inne. Oczywiście te różnice pokoleniowe bardzo wyraźnie widać i one są odczuwalne. Lęk i obawa części artystów przed ochroną i otwarciem swoich dzieł na rzecz społeczną, bo mówimy o innej, cały czas mówimy o edukacji, ale to, co pan dyrektor wspomina, to jest chyba najszerszy kontekst kultury, to znaczy kapitał społeczny, którym kultura rzeczywiście zaczyna być tą płaszczyzną łączącą różne sfery, nawet te skonfliktowane. I ta edukacja w tym odgrywa bardzo wielką rolę. I też ma różne wartości, bo mówimy o edukacji powszechnej, o budowaniu kompetencji społeczeństwa do tego, żeby się choćby porozumiewać. I tutaj też kultura ma swoje znaczenie i o tym kontekście mówimy. A z drugiej strony mamy to zadanie chyba najprostsze przed resortem, czyli budowanie kompetencji społecznych do odbierania kultury, dóbr kultury. I to jest nasze podstawowe zadanie w tej chwili i o tym zadaniu najczęściej mówimy, bo tego oczekują od nas ta druga grupa, czyli artyści. Nie ma tego problemu z ludźmi młodymi tworzącymi kultury. Oni wiedzą, że bez otwarcia i udostępnienia się w sferze cyfrowej kultury, udostępnienia się na dyskusje, nie ma ich działalności. Problem jest, tak jak powiedziałem wcześniej, bywa problem, ale po szerszym i otwartej rozmowie i ci pierwsi też się przekonują. Znaczy, nie ma też problemów, problem jest mentalny w rozumieniu edukacji. Nadal, no bo tak mamy, no pokoleniowo mamy tak, że szkołę pojmujemy jako ławki, a nie pojmujemy jako miejsce procesu dyskusji choćby, prawda? I tu jest ten problem taki, którego pewnie nie zwalczymy do końca, ale będziemy na pewno chcieli, żeby, i to już widać. Właśnie tu wspominana i cytowana edukacja kulturalna jako program wpisuje wszystkie swoje założenia właśnie poszerzenie narzędzi, możliwości edukacyjnych społeczeństwa i jest myślanym pomyślanym programem o właśnie tej jak najszerszej sferze edukacji, czyli społecznej edukacji. Alicja Pacewicz, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ja się trochę poczułam wywołana do odpowiedzi, bo dwa ze zdjęć, które były w prezentacji Krzysztofa Wojewodzica, były z otwarcia roku szkolnego w Jarocinie, które prowadziłam, ale chcę tu powiedzieć o jednej rzeczy. Mówimy dużo o pomostach. My naprawdę jesteśmy na pomoście i to nie jest taki pomost, to nie jest most Kierbedzia, to jest taki pomost jak na filmach Indiana Jonesa. Jeżeli my tych pomostów nie zbudujemy, to po prostu młodzi ludzie zostaną na tej drugiej stronie, a my sobie na tych szczebelkach będziemy wisieć i powoli opadać w przepaść.
Jeżeli zasoby nie zaczniemy ich naprawdę upubliczniać i artyści, twórcy, Ministerstwo Kultury i wszyscy nie zrozumieją, że zasoby zamknięte to będą za chwilę zasoby martwe, to właściwie nie mamy o czym rozmawiać. Ja mam poczucie, że ponieważ Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi programy współpracując ze wszystkimi prawie obecnymi tu instytucjami kultury, z PISF-em, z NIN-ą, z IPN-em, z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, z NCK, ja po prostu widzę, co się dzieje z materiałami, które są udostępniane i do których nauczyciele są przygotowani do tego, żeby je wykorzystać. Bo tu są dwa problemy. Jeden to jest to, co mówiła, państwo wszyscy tu mówicie. Na jednym końcu jest problem, żeby coś tam włożyć i udostępnić, a na drugim końcu wąskie gardło to jest to, żeby nauczyciel miał odwagę po pierwsze to włączyć i mieć poczucie, że mu się to odpali i że uczniowie go nie wyśmieją, bo nie będzie umiał przełączyć na pełny ekran, a po drugie, żeby wiedział, że to, co pokazuje, ma się jakoś do podstawy programowej, choćby luźno, a po drugie, że on wie, co z tym zrobić, że wszystkie te rzeczy mają sens pod warunkiem, że są wplecione w sensowny proces nauczania. I do tego są potrzebne szkolenia nauczycieli, które nie są proste, bo już nie będę wchodziła, wszyscy wiemy dlaczego, ale generalnie zachęcam do tego, żeby myśleć o nas jako o osobach, które nie stoją na ceglanym moście, tylko że budujemy pomosty i musimy je szybko zbudować. Ostatnią rzecz tylko chcę powiedzieć, że my w ramach, tu padło słowo wrota, i my w ramach centrum chcemy udostępnić coś, co będziemy nazywać Wrota Wiedzy 2.0, w oczekiwaniu na nową odsłonę Scolarisa, ale też jakieś może bardziej narodowe inicjatywy ułatwiające nauczycielom korzystanie z otwartych zasobów, chcemy zrobić po prostu taką łatwą listę z wejściami do różnych miejsc, w których państwa zasoby i zasoby do innych obszarów tematycznych będą umieszczane. Także trzymajmy się na tym pomoście, ale przede wszystkim szybko to róbmy, bo będzie za późno. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze? Ostatni głos przed przerwą, tak? Pan Jarosław był pierwszy. No to spróbujemy dwa głosy. Dzień dobry, Jarosław Lipszyc, Fundacja Nowoczesna Polska i Koalicja Otwartej Edukacji. Ja również czuję się to poniekąd wywołane, dlatego że Biblioteka Wolne Lektury, którą prowadzimy, też pojawiała się już dzisiaj, ale także prowadzimy projekt edukacji medialnej i w zeszłym tygodniu na stronie edukacjamedialna.edu.pl udostępniliśmy kolejną paczkę zasobów edukacyjnych, tym razem dla liceum, więc mamy już komplety zasobów i do gimnazjum, i do liceum i wszystkie są na licencji CC by SA. I to jest, w związku z tym one mogą być wykorzystywane także w ramach programu Cyfrowa Szkoła przez wszystkie instytucje, a także przez na przykład w serwisach siostrzanych Wikipedii. Mogły być wykorzystywane, ponieważ mamy kompatybilność licencyjną. I to jest moim zdaniem jeden z tych problemów, na których powinniśmy się skupić. To znaczy, będziemy mieli problem pragmatyczny wykorzystywania tych zasobów na krzyż w różnych projektach, a nie unikniemy tego, ponieważ nigdy nie będziemy mieli jednego centralnego projektu wszystkiego. I w związku z tym musimy się dogadać co do tego, w jaki sposób ustawiamy standardy licencjonowania, żeby to wykorzystywanie na krzyż było możliwe, a uważam, że ono jest konieczne, jeżeli mamy osiągnąć efekt skali, jeżeli mamy osiągnąć synergię. W tym momencie standardem jest licencja de facto CC by SA i kompatybilna z nią licencja CC by, dlatego że to jest licencja, z której korzysta największy projekt wiedzowy polski i globalny, czyli Wikipedia. To jest licencja, która jest wykorzystana w projekcie Cyfrowa Szkoła. I to jest licencja, która jest wykorzystywana w programie edukacji kulturalnej. I jedną rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę wszystkich instytucji, które chcą rozwijać otwarte zasoby, że w kwestii standaryzacji licencyjnej tak naprawdę nie ma już miejsca na kombinowanie. To znaczy, czy tego chcemy, czy nie, ale w skali globalnej ta decyzja została już nie przez nas podjęta i musimy tutaj po prostu się dostosować. Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że jest jeszcze szansa na jedno pytanie. Bardzo prosimy. Dzień dobry Państwu. Maria Laborowska, Fundacja Edukacji Filmowej Laterna Magika. Ale ja czuję się też wywołana do odpowiedzi, nie jako przedstawiciel fundacji związanej z edukacją filmową, ale jako długoletni nauczyciel, który dorastał
tak, wiekowo, wraz z rozwojem technologii informacyjnej. Mówimy tutaj o zasobach, mówimy tutaj o kompetencjach, natomiast moja jest taka refleksja i tutaj może taki głos do pani minister. Ja proponowałabym zbadać zasoby materialne szkół, bo myślę, że dużą barierą we wprowadzaniu technologii informacyjnych w szkole jest po prostu zwykła bariera materialna. I ten problem nie pojawił się w tej chwili w dyskusji państwa, a wydaje mi się, że naprawdę trzeba byłoby zobaczyć, jakie oprogramowanie mają szkoły, jakie mają problemy z działaniami serwerów, jakie mają problemy z dostępem wszystkich uczniów do internetu. Na pewno jest to problem zróżnicowany w skali kraju i proponowałabym zbadanie przede wszystkim takich zasobów materialnych i stworzenie programu wspomagania rozwoju bazy materialnej szkół. Bo dopiero kiedy nauczyciel i uczeń ma szansę dostępu do tablicy interaktywnej, do komputera, do tabletu, to będzie na pewno swoje kompetencje dotyczące wykorzystania tych technologii podnosił. To taki może troszeczkę gorzki głos w aspekcie tego, co mówił pan dyrektor Jastrzębiec. Pani minister. Żaden prawdziwy głos nie jest gorzki, tylko po prostu jest prawdziwy. Ale ja chciałabym państwu powiedzieć, może błędem było to, że ja nie zrobiłam jakiegoś takiego opowieści o kontekście, w jakim jesteśmy, bo wydawało mi się, że może go znamy lepiej niż jak się okazuje znamy. Jesteśmy w pilotażu cyfrowej szkoły, 400 szkół otrzymało sprzęt, próbujemy różne modele postępowania z tym sprzętem, to w ogóle jest nic, 400 szkół, ja to rozumiem, ale to jest pilotaż. Zrobiliśmy ten pilotaż po to, żeby zaplanować długoletni program cyfryzacji polskich szkół. Jest tutaj dwóch panów z Ministerstwa Edukacji Narodowej, którzy się tym zajmują i na nową perspektywę mamy zaplanowane takie plany ma Ministerstwo Edukacji Narodowej i z takimi planami zwróciło się do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zaplanowane 1,5 miliarda złotych na doinwestowanie szkół. Po to był ten program euro, przepraszam, oczywiście. 1,5 miliarda, już widzicie, którzy to panowie są z ministerstwa, którzy się tym zajmują. Oczywiście 1,5 miliarda euro na cyfryzację polskich szkół. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, o czym pani mówi, że nie możemy wymagać od nauczyciela stosowania TIK-u, kiedy on nie ma na czym tego TIK-u stosować. Tak więc taki kompleksowy program dotyczący budowania zasobów, a jednocześnie program infrastrukturalny, no zakładamy, że ruszy w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze jest tak, poprosiłam ostatni głos. O chwilę uwagi. Anna Sienkiewicz-Rogowska, Polski Instytut Sztuki Filmowej. Chciałam państwu powiedzieć, że być może i chętnie podzielimy się wynikami. Teraz przeprowadzamy w szkołach ankietę dotyczącą możliwości odbierania filmów, które udostępnia Instytut poprzez filmotekę szkolną w systemie zamkniętego VOD dla szkół. Więc panom z całą pewnością już teraz usiadłam w dobrym miejscu, poinformuję, jak wygląda sprawa w tych szkołach, które chcą prowadzić edukację filmową, a z jakichś względów tych technicznych nie mogą. Mam nadzieję, że znajdziecie dla nich jakieś pierwsze miejsce na swoich listach, a wszystkim państwu, którzy będą chcieli takie informacje od nas pozyskać, zapraszam, będziemy mogli się nimi podzielić. Dziękuję bardzo, to jest bardzo ciekawe i to nam pomoże w sposób sensowny ustalić, jak powinny wyglądać pracownie, jakie powinny technologiczne wymagania spełniać, także to super. Czy jak widać już pierwsze pomosty są? Są i dalej je budujemy. Udało nam się zidentyfikować, tak w dwóch zdaniach rzeczywiście podsumowania z tej dyskusji, taki mam wniosek, że udało nam się zidentyfikować te bariery. No, one są rzeczywiście istotne, prawne, mentalne, kompetencyjne, informacyjne. Czyli no, nie wszyscy wiemy, gdzie czego szukać i gdzie to jest. Były głosy też dotyczące barier technologicznych czy materialnych. Ale przede wszystkim warto, żebyśmy podkreślili, że to jest pierwsza dyskusja, pierwsza rozmowa, pierwsze spotkanie w tym zakresie. I jest szansa na to, żebyśmy te bariery przełamywali, budowali te pomosty i wrota. Także bardzo do tego zachęcam.